Terminów wejścia w życie nowego cennika biletów za przejazd autobusem miejskim w Szczecinku było przynajmniej kilka, jednak jutrzejszy dzień jest już ostateczny i nieodwołalny, bo zgodnie z przepisami właśnie wtedy uchwała Rady Miasta nabiera mocy prawnej. Jeszcze nie zdarzyło się, żeby w tak krótkim czasie nowa taryfa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. No tym razem pan wojewoda zrobił to bardzo szybko. Choć o zmianach w taryfie opłat było wiadomo już 19 grudnia, część pasażerów nie kryła emocji związanych z nowymi cenami biletów. Jak musiała być, no to musiała, trudno. Trochę jest to po kieszeni będzie dla emerytów, nie? Ale może jakoś przeżyją, nie? Będę jeździł, tylko jak będę kasował albo bilety kupował, to serce będzie bolało. Ja jestem za, dlatego że komunikacja miejska nie na benzynę musi zarobić, ponieważ Szczecinek to jest miasto emerytów. Bardzo mało jest młodzieży. Młodzież po szkole wyjeżdża do Poznania, Wrocławia, Gdańska, Szczecina. W związku z tym starzejemy się. Dla uporządkowania warto przypomnieć, że od jutra zapłacimy o 20 groszy więcej za bilet jednorazowy, którego cena wyniesie 3 zł. Osoby powyżej 70 roku życia, które korzystały dotychczas z darmowych przejazdów, będą musiały zakupić tak zwany bilet seniora za 80 groszy. Szacujemy, że z grona tych osób, a więc 70-latków uprawnionych do ulgi seniora i biletu seniora, szacujemy docelowo, że będzie to w granicach między 50 a 100 biletów sieciowych miesięcznie. Podobnie jak w poprzednich latach, osoby, które zakupiły bilet jednorazowy po tak zwanej starej cenie, będą mogły go wykorzystać jeszcze w ciągu 10 dni, czyli od jutra do 7 lutego. Z kolei bilety miesięczne, których ceny również proporcjonalnie wzrosły, będzie można zakupić tylko i wyłącznie po nowych cenach. Dwa ostatnie dni, pierwszy dzień nowego miesiąca, wtedy jest nasilenie. A dzisiaj nie należy się spodziewać, nie. Spodziewam się większej ilości kolporterów, którzy będą pobierali bilety te nowe, prawda? Ale nie miesięcznych nie spodziewam się. Na 31 tak. Tegoroczne podwyżki cen biletów mają przynieść komunikacji miejskiej dodatkowy przychód w kwocie 400 tysięcy złotych, a głównym argumentem za ich prowadzeniem był wzrost cen paliw. Chyba mało kto wierzy, że od jutra mieszkańcy przestaną nagle korzystać z usług miejskiego przewoźnika. Jednak coraz częściej słychać głosy, że w tym wypadku słowo alternatywa traci powoli na swojej sile.